Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej chciałabym poinformować Wysoką Izbę, iż Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował tak jak rekomendacja Komisji w sprawie 11 poprawek, za wyjątkiem poprawki 6, gdzie decyzja Komisji była negatywna. Klub będzie głosował za przyjęciem tej poprawki. Ale skoro ustaliliśmy sobie i w tym miejscu będziemy dyskutować, jak wygląda projekt budżetu na rok 2012, i chciałabym cofnąć się do debaty, która była w Izbie pomiędzy pierwszym a trzecim czytaniem. Wątpliwości co do prognoz i założeń tego projektu ustawy budżetowej. I przyjemnie jest nam czytać, iż to zarówno Komisja Europejska potwierdza, że przyjęte założenia dotyczące wzrostu produktu krajowego brutto, które są tak naprawdę podstawą bardzo wielu prognoz związanych między innymi z wielkością dochodów, a co za tym idzie płaconych przez obywateli i podmioty, które prowadzą podatków, że w tym zakresie projekt, stanowisko Komisji Europejskiej wykazuje, iż ta prognoza przyjęta przez polski rząd jest podtrzymywana przez Komisję Europejską. Z tego jesteśmy zadowoleni, dlatego że w stosunku do innych krajów Komisja Europejska zrobiła korektę prognoz i w tym przypadku w sposób szczególny warto podkreślić, że w strefie euro wzrost produktu krajowego brutto jest szacowany na 0,5%, a w tym przypadku nasza informacja dotycząca wzrostu PKB na rok 2012 to 2,5%. Te prognozy potwierdzają również wyniki, jakie osiągnięto w roku 2011, gdzie w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB w roku 2011 to 4,3%, a również dane, które napływają w styczniu bieżącego roku, mówiące o wzroście produkcji przemysłowej szacowanej na 9%, wzroście płac na 8,1%, a także wzroście wolumenu sprzedaży w wysokości 14,3%. Są to dobre wskaźniki w tych prognozach. W stosunku do poszczególnych agencji ratingowych również podwyższają wskaźniki dotyczące wzrostu PKB szacowane dla Polski łącznie z prognozą, którą wskazuje Narodowy Bank Polski, określa ją na poziomie 3%. I jak jeszcze ta prognoza związana ze wzrostem PKB ma się do innych, dla porównania w innych krajach, a więc szacunek Komisji Europejskiej w stosunku do Francji wzrost 0,4%, a w stosunku do Niemiec 0,5%. I myślę, że w tym zakresie to rzecz ważna, że również deficyt za rok 2011 był niższy. Są to dane na starcie, które uwiarygadniają przyjęte założenia i prognozy makroekonomiczne w stosunku, jakie przyjęliśmy do założeń przy ustawie budżetowej. O tym, jak Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej będzie głosował w sprawie poszczególnych poprawek, mówiłam na początku i mamy nadzieję, że te wszystkie założenia i prognozy zostaną spełnione, bo to dobre przygotowanie i przestrzeganie i duża dyscyplina w zakresie wydatkowania środków budżetowych są gwarancją tego, iż założenia i prognozy mogłyby się pokrywać. Dziękuję bardzo.